Witam. Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli od 24 lutego 2022 roku, Rosjanie stracili ogromne ilości sprzętu. W tym filmie przedstawię top 10 najlepszego rosyjskiego uzbrojenia straconego na Ukrainie do czasu wrzucenia tego filmu. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widza, którego serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do oglądania. Numer 10 BMPT Terminator Terminator powstał na skutek doświadczeń z wojen w Czeczenii, gdzie Rosjanie ponieśli wysokie straty w walkach w terenie zurbanizowanym. Nowy pojazd miał być rozwiązaniem tego problemu, łącząc solidne opancerzenie, które dzięki zastosowaniu pancerza reaktywnego relikt, jest równe czołgom T-90M z potężnym uzbrojeniem, umieszczonym w zdalnie sterowanym module wieżowym, obejmującym dwa działka automatyczne 2-42 kalibru 30 mm, cztery wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Ataka-T i karabin maszynowy PKTM kalibru 7,62 mm. Załoga około 48-tonowego Terminatora to pięciu żołnierzy, dowódca, działonowy, kierowca i dwóch strzelców obsługujących granatniki kalibru 30 mm, które są umieszczone po obu stronach kadłuba. Przed wybuchem wojny Rosjanie mieli około 10 takich pojazdów w swoim arsenale. Pierwsza i na razie jedyna potwierdzona strata miała miejsce 9 lutego 2023 roku w pobliżu Kreminnej w obwodzie ługańskim. Numer 9. T-90M. Pierwsze T-90M zostały dostarczone wiosną 2020 roku i jest to obecnie najnowsza wersja czołgu T-90, która jest w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. T-90M powstaje zarówno poprzez przebudowę starszych wersji, jak i nowo budowane maszyny. Zakres modernizacji dotyczy zarówno zwiększenia siły ognia, jak i poprawy opancerzenia i mobilności. Główne uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata kalibru 125 mm 2A46M5, co pozwala na wykorzystanie najnowszej amunicji podkalibrowej: Sfinet 1 i Sfinet 2 z penetratorami z wolframu i zubożonego uranu, jak i przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M119M Reflex. Lecz największą przewagą T-90M nad innymi czołgami używanymi przez Rosję jest to, że w odróżnieniu od poprzednich konstrukcji, z jednym małym wyjątkiem o którym wspomnę za chwilę, Dowódca ma do dyspozycji własny panoramiczny przyrząd obserwacyjny PK, Pan Sokolny i GŁAS. Rozwiązanie to jest od bardzo dawna standardem dla zachodnich czołgów, lecz w Rosji jest to standardem tylko dla T-90M i T-14. Małym wyjątkiem są wykorzystane na Ukrainie kilka T-72B3, model 2014, które wcześniej były widziane tylko podczas słynnych zawodów czołgowego Biatlonu, odbywającego się w Rosji. Przed wojną Rosjanie mieli 67 T90M, jednak od tego czasu wyprodukowali kolejne maszyny, i pomimo strat, ich liczba przekracza obecnie 100 egzemplarzy. Na ten moment straty wynoszą 6 czołgów, w tym dwa przejęte przez Ukraińców. Numer 8: 2S33 sm 2 jest to najnowsze wcielenie opracowane jeszcze za czasów ZSRR, msty s Pierwsze 35 armatochałbic 2 s 33 sm 2 znanych również pod nazwą 2S19M2M-100S, zostało dostarczone 26 czerwca 2013 roku. 2 s 33 sm 2 jest uzbrojona w zmodernizowaną haubicę kalibru 152 mm 2A64M2 o długości 47 kalibrów. Choć maksymalny zasięg ognia nie uległ zmianie, to dzięki nowemu systemowi kontroli ognia Rosjanom udało się zwiększyć szybkostrzelność do 10 strzałów na minutę, co pozycjonuje 2 s 33 z TSM 2 w gronie najszybciej strzelających armatochałbic na świecie. Automatyzacja i wysoka szybkostrzelność przełożyły się też na możliwość wystrzelenia do 5 pocisków w taki sposób, aby uderzyły w cel w tym samym czasie. Przed wojną Rosjanie mieli 350 takich armatochałbic. Jak dotąd. Potwierdzone straty to 25 maszyn, w tym 16 przejętych przez Ukraińców. Numer 7. Forpost-RU Oprócz Oriona, którego wymieniłem w poprzedniej liście, Rosjanie stracili w tym konflikcie inną ciekawą konstrukcję, a mianowicie Forpost-RU. Forpost RU został po raz pierwszy zaprezentowany na targach uzbrojenia Armii 2021. Jest to rozpoznawczo uderzeniowa wersja drona Forpost R, który z kolei jest modyfikacją izraelskiego Serchera 2, który był produkowany przez Rosję na licencję jako forpost. Forpost RU jest napędzany silnikiem o mocy 85 koni mechanicznych. Waży około 500 kg, ma zasięg 450 km, a maksymalny czas lotu wynosi 18 godzin. Przenoszone uzbrojenie to dwie bomby, jedna pod każdym skrzydłem. Obejmuje ono m.in. naprowadzane laserowo KAP-20L lub satelitarnie, przy użyciu systemu GLONASS KAP-20S czy przeciwpancerne XBPLA, które są modyfikacją Korneta D. Przed wojną Rosjanie mieli 10 takich bezpilotowców. Jak dotąd stracili jedną maszynę, która z niewiadomych przyczyn wleciała w linii wysokiego napięcia na północ od Białgorodu i spłonęła. Numer 6. Torem 2. Rosjanie w tym konflikcie stracili wiele systemów obrony przeciwlotniczej, takich jak Buk czy Pancir. Lecz najciekawszym z nich jest Tor ze względu na to, że Rosjanie tracą systemy jego najnowszej trzeciej wersji 9K332 Torem 2. Tor jest to rakietowy zestaw obrony przeciwlotniczej, zdolny do zwalczania wszelkiego typu celów powietrznych, bezzałogowych i załogowych, manewrujących oraz środków precyzyjnego rażenia. Pułkowy zestaw Tor M2, czyli 4 baterie, łącznie 16 wyrzutni 9A331M Tor M2, umożliwia jednoczesne zwalczanie około 64 różnych celów powietrznych. Pierwszy pułkowy zestaw 9K332 Tor M2 przekazano rosyjskim siłom zbrojnym w czerwcu 2016 roku. Lecz najciekawszą wersją jest 9K331MDT Tor M2DT, która jest przystosowana do użycia w warunkach arktycznych. Jak dotąd Rosjanie odebrali jeden dywizjon, łącznie 12 wyrzutni dostarczonych w 2018 roku. Potwierdzone straty do dnia opublikowania tego filmu wynoszą 9 wyrzutni 9A330 Tor, 9 wyrzutni 9A331 Tor M1, 9 najnowocześniejszych wyrzutni 9A331M Tor M2 i dwie arktyczne Tor M2DT. Rosjanie przed wojną posiadali ponad 230 wyrzutni w różnych wersjach, w tym około 84 w najnowszej. Od tego czasu dostarczyli kolejne 24 w najnowszej wersji, co w jakimś stopniu pokryło straty. Numer 5 Mi-28N Droga Mi-28 od powstania do wprowadzenia była bardzo długa i wyboista. Pierwszy prototyp powstał już w 1982 roku jako konkurencja dla śmigłowca KA-50 na następce Mi-24, lecz ostatecznie Mi-28 przegrał tą rywalizację i oficjalnie trafił do służby w znacznie ulepszonej wersji Mi-28N dopiero w 2009 roku. Mi-28N, który często jest porównywany z AH-64 Apache, jest uzbrojony w działka automatyczne 2A42 kalibru 30 mm. Ponadto obecne są cztery zewnętrzne węzły do podwieszania różnych kombinacji uzbrojenia o łącznej masie 1600 kg. Ciekawostką jest to, że Mi-28N nie posiada radaru, który w śmigłowcach dla rosyjskich sił zbrojnych pojawił się dopiero w szkolno-bojowej wersji UB, wprowadzonej w 2017 roku i we wprowadzonej do służby w 2020 roku Mi-28NM. W przypadku Mi-28NM, których nawiasem mówiąc mają tylko kilka, to oprócz radaru, modernizacji uległ też cały system kierowania ogniem i zarządzania uzbrojeniem. Dodano system samoobrony, znany z K-52, czy zintegrowane nowe uzbrojenie, takie jak naprowadzane przy użyciu nawigacji GPS, pociski LMUR o zasięgu 14,5 km. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 110 Mi 28 n NM i UB. Jak dotąd potwierdzone straty to 7 maszyn. Numer 4. K-52 Alligator. Produkcja seryjna K-52 rozpoczęła się w 2008 roku, a pierwszy śmigłowiec wszedł na uzbrojenie w maju 2011 roku. K-52 jest uzbrojony w 30mm działko automatyczne 2,42. Ponadto obecnych jest sześć zewnętrznych węzłów do podwieszania różnych kombinacji uzbrojenia o łącznej masie 2 ton. Przykładem takiego uzbrojenia jest 9K121 Wikr, których K52 może przenosić nawet 12. Mają one zasięg 10 km i mogą przebić nawet metr stalowego pancerza, znajdującego się za wybuchowym pancerzem reaktywnym. Ciekawostką jest to, że 4 stycznia 2023 roku Rosjanie poinformowali o dostawie 10 śmigłowców w nowej wersji K52M. Nie wiadomo jednak, czy maszyny były nowe czy zmodernizowane. K-52M został wyposażony m.in. w nowy radar AESA, który jest zdolny do wykrywania obiektów wielkości bojowego pojazdu opancerzonego z odległości 45 km, czy nową cyfrową awionikę. Został też przystosowany do tego samego uzbrojenia, co Mi-28NM. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 133 K-52. Do dnia opublikowania tego filmu stracili 29 z nich. Każdy to koszt miliarda 75 milionów rubli, czyli około 64 miliony złotych. Numer 3. SU-34. SU-34 został opracowany na bazie SU-27, głównie jako wielozadaniowy bombowiec taktyczny, aby zastąpić starsze samoloty jak SU-24. Konstrukcja SU-34 zachowuje podstawowy układ SU-27, konstrukcję płatowca, silników. Większość konstrukcji skrzydeł i znaczną część wyposażenia pokładowego. SU-34 jest uzbrojony w 30 mm działko lotnicze GSH-30 Myślnik 1 z zapasem 180 sztuk amunicji. Ponadto samolot posiada 12 węzłów do podwieszania różnego typu uzbrojenia, którego łączna masa może sięgać maksymalnie 8 ton. Od czasu publikacji poprzedniego filmu Rosjanie zaczęli używać na Ukrainie nowej wersji tej maszyny, – m Od poprzedniej różni się z modyfikowanymi pokładowymi systemami elektronicznymi, które pozwalają na użycie nowego zasobnika rozpoznania optycznego, elektronicznego i radarowego z rodziny SYCH. Nowością jest też radiolokator Kopie DL, skanujący tylną półsferę samolotu, który w razie potrzeby. Ostrzega przed zbliżającymi się zagrożeniami i automatycznie odpala środki samoobrony. Obecnie liczba dostarczonych dla rosyjskich sił zbrojnych maszyn obu typów przekracza 150, od których trzeba odjąć straty, które do dnia opublikowania tego filmu wynoszą 18 starszych Su-34 i jeden najnowszy Su-34M. Numer 2. Su-35S SU-35S oferuje zdolności, które sprawiają, że jest prawie myśliwcem piątej generacji. Nie spełnia tylko dwóch wymagań, nie używa technologii Stealth i nie ma aktywnego radaru ze skanowaniem fazowym z angielskiego Active Faced Array Radar. Chociaż nie jest wyposażony w tego typu radar, to jego pasywny radar ze skanowaniem elektronicznym N135 Irbis może wykrywać cele w odległości do 400 km i jednocześnie śledzi do czterech celów naziemnych lub do 30 celów powietrznych, a 8 z nich atakować jednocześnie. Poza tym, posiada on zdolność rozpoznawania obiektów powietrznych i morskich typu swój obcy. Potrafi identyfikować klasę i typ celów powietrznych oraz wykonywać zdjęcia lotnicze terenu. SU-35S jest uzbrojony w działko lotnicze GSH-30 Myślnik 1, kalibru 30 mm, z zapasem 150 sztuk amunicji i ma 12 węzłów do podwieszania różnego typu uzbrojenia. Do dnia opublikowania tego filmu potwierdzone straty to dwa samoloty. Jeden kosztuje około 2 miliardy 300 milionów rubli, czyli obecnie około 137 milionów złotych. Przed wojną Rosjanie mieli około 103 samoloty Su-35S. Jednak od tego czasu wyprodukowali kilka nowych maszyn i pomimo strat mają obecnie około 110 135S w swoim arsenale. Numer 1. S-400. S-400 to obecnie najnowocześniejszy rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dalekiego zasięgu. Jego zadaniem jest zwalczanie wszelkiego rodzaju zagrożenia z powietrza, w tym międzykontynentalnych pocisków balistycznych, z głowicami jądrowymi w końcowej fazie ich lotu. Historia tego systemu sięga końca lat 80. XX wieku, a celem było zastąpienie systemów S-300. Pierwsze S-400 trafiły do służby 28 kwietnia 2007 roku. Rosjanie deklarują, że radar dla kompleksu S-400 jest w stanie wykrywać cele z odległości nawet 600 km, a zasięg zwalczania celów przy użyciu rakiet 40N-6 to nawet 400 km. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa, ponieważ na Ukrainie sukcesy S-400 na polu walki z Heimersami są delikatnie mówiąc skromne. Oliwy do ognia w 2019 roku dolała Szwedzka Agencja Badań Obronnych, która opublikowała raport, według którego możliwości S400 są w rzeczywistości dwukrotnie mniejsze niż deklarowane. Przed wojną Rosjanie mieli w swoim arsenale 448 wyrzutni S400. Na ten moment stracili jedną z nich. Ciekawostką jest to, że cztery baterie S400 zostały zakupione w 2017 roku przez Turcję, która jest członkiem NATO. Po tym wydarzeniu zabroniono jej zakupu planowanych 100 samolotów F-35. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko!